Dzisiaj był paskudny dzień. Podszedłem do 3 gier. Żadna z nich nie doszła do skutku. Każda była mniejszą lub większą kichą. Ale znalazłem coś, co w końcu może mnie uratować. Night's War. Będziemy walczyć w imieniu tego, aby może ta seria chociaż dobrze poszła w porównaniu z resztą. I zanim zaczniemy, szybka informacja dla osób, które mnie nie obserwują na jednym z tych sociali, czyli Instagram, Twitter lub nie jest na Discordzie. Kupiłem sobie nowe biurko. Jeżeli mocniej machnę myszką, to monitor, który trzyma kamerkę, robi coś takiego. Nie są to jakieś gigantyczne drgania na kamerce, jednakże są widoczne, więc możecie czuć się jak w jakimś kinie 4D, 5D, 8D czy coś w tym stylu. Tylko potrzęsicie sami na krześle, to po prostu będziecie czuli, jakbyście trzęsli się razem ze mną. Czy coś w tym stylu. Biurko jest spoko, ale to trzęsienie jest denerwujące. W każdym razie na tym zaczniemy naszą przygodę. Mamy Night's War, mamy w niej 20 leveli. Zgaduję, że będę mógł robić mniej więcej 7 leveli na odcinek, ewentualnie 7, a potem przed, nie wiem, po 3-4. Zobaczymy, jak to będzie. Gierka wydaje się być całkiem spoko, z niezbyt zaawansowaną grafiką, ale może to będzie właśnie ten klucz do sukcesu. Więc pierwszy level. I mam teraz tak, zanim zaczniemy walkę, przejdź swój spy report. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, jest testowanie naszych katapult z zamku. Są naszą ostatnią linią obrony. Jeżeli przeciwnicy przejdą przez nie, to nasze przez resztę. Nie, to jest ostatnia forma ochrony, jeżeli przeciwnicy przejdą przez naszą linię obrony. Musimy przepuścić jednego orka, aby sprawdzić na nim katapulty. Przeciwnicy, orki. Tylko i wyłącznie orki. Troops Guide, czyli nasze wojska. Na razie mamy tylko i wyłącznie nasze katapulty. Tu mamy jakieś informacje o kopalniach, które pewnie nam zdobywają pieniądze, coś w tym stylu. Tu mamy jakieś barykady, mamy łuczników, mamy rycerzy, mamy kawalerię, mamy magów oraz mamy trojanów, ale będziemy wszystko się uczyć. Trojanów. Konie trojańskie, wiecie, co chodzi. Okej, tu war. Jest tutaj ten ork. Ta grafika mi wygląda, jakby taka była pogorszona wersja South Parku, ten typ tutaj. Dopuść orka do tego, aby katapulty zobaczyć, żebyśmy mogli zobaczyć katapulty w akcji. Więc okej, przepuszczamy go. Przejdź przez nasze obrony, teraz kliknij gdziekolwiek, żeby oczywiście zaatakować tą katapultą. I ork został pokonany, jak widać. No, graficzka była piękna. Pierwsze level zrobione, okej. Dobra robota, pierwsza prawdziwa fala jest... pierwsza prawdziwa fala nadchodzi. Po prostu podążaj za instrukcjami i raczej powinieneś sobie poradzić z tym wszystkim. Okej, czy mamy na początku tylko jedną linię? Mamy tak, barykady spowolnią przeciwników przed nadejściem do naszej bazy, więc klikamy na shielda i stawiamy je w tym miejscu. Potem oczywiście robimy gold mine, żeby oczywiście w tym miejscu, żeby wydać pieniądze, a oczywiście też archera, żeby to mi nie bronił. Czyli można powiedzieć, że to jest takie Plants vs. Zombies w wersji, powiedziałbym, nie prehistorycznej, tylko wersji takiej rycerzy i tak dalej, co mnie bardzo cieszy. Próbowałem nagrywać jedną gierkę na początku tego miesiąca, która była właśnie mniej więcej tego stylu, no ale wyszła po prostu jedna wielka lipa, a tutaj aktualnie mi się bardzo podoba. Okay, dodajemy drugiego łucznika, żeby oczywiście to czyszczenie przeciwników było o wiele prostsze. Jak widać, przeszli przez tą barykadę, ale to jest za mało, żeby oczywiście nas tutaj jakkolwiek powstrzymać, więc Victory jest pierwsze i mamy zrobioną naszą robotę. Tak więc będziemy w workshopie, gdzie będziemy mogli wiedzieć nasz experience, żeby robić wszelkie upgrade'y. Jak widać, na początku mamy tylko i wyłącznie upgrade'y kopalni, upgrade'y barykad, upgrade'y łuczników. Ale te wszystkie upgrade'y są naprawdę kosztowne, ponieważ mamy 29 expa, a wymagana jest na przykład przynajmniej 120, więc no na razie nic sobie nie zrobimy, a odblokować tym bardziej tego na razie nie możemy. Spy report. Więcej orków nadchodzi, bądź pewien, że nie dotrą do zamku. Okej, no nie ma sprawy, żeby nie doszli do zamku. Czy w ogóle mogę klikać sobie 1, 2, 3? Nie mogę, więc bierzemy sobie łucznik. A nie, to jest goldmine i to miejsce goldmina. Barykady robimy sobie tu i tu. I na razie nie możemy, powiedzmy, niczym atakować, ponieważ nie posiadamy hajsu na łuczniku. Więc czekamy, aby uzbierać to 100 golda, które nam zaraz wyskoczy, ponieważ mamy 50. Przeciwnicy nadchodzą, a ja czekam cały czas na pieniądze. Pieniądze się pojawiły, robimy sobie łucznika, tylko na której linii bym chciał tego łucznika oczywiście zrobić. Na jednej i drugiej linii trzeba to zrobić, ponieważ na jednej i drugiej jest przeciwnik, więc trzeba szybko z tym walczyć. Trzeba szybko odpychać tych różowych
orków, którzy próbują nas tutaj jakkolwiek powstrzymać. Ogólnie pierwsza słowa widzę, żeby jakakolwiek gra wymyśliła, żeby orków zrobić w kolorze różowym. Jest to coś, mówię, dziwnego, jednakże nie jest to nic ultra tragicznego. Jak widać, zrobiliśmy kolejną falę i wygraliśmy pomimo tego, że jest 38%. Cokolwiek to znaczą te procenty, dowiemy się może w przyszłości. Wiem, że zrobiliśmy 38% i to dużo znaczy, a ja nie mogę sobie jakoś podwinąć na tyle rękawa dobrze, żebym mógł sobie ułożyć dobrze rękę. Mamy 67 eksa, więc dalej nie możemy niczego zupgrade'ować. Spy Report mówi nam, że liczba przeciwników się nam powiększy. Posiadanie podwójnych łuczników pozwoli nam o wiele łatwiej to wszystko obronić. Jak widać, tutaj jest, ta gra jest zdecydowanie prostsza niż jakieś tam, powiedzmy, jak się nazywa, Plants vs. Zombies, ale to mi się podoba, bo tak czuję, że ten gameplay cały jest taki płynny i nawet przyjemny. I bawi mnie w sumie ta grafika, w sensie bawi mnie to może troszeczkę wyolbrzymione, ale no sam fakt, że jest taka specjalnie zrobiona w ten sposób. To nie jest tak, że to jest zrobiona zła grafika, tylko to jest takie prześmiewcze stworzenie postaci w tego typu grafice. Okej, bierzemy sobie łuczników na cele, jeżeli będziemy mieli pieniądze, będę mógł ich dodać. Co to są te procenty? You receive gold. Aha, i za każdym razem, jak to dolatuje do końca, to jest gold. To gold po prostu dostajemy dodatkowego. Ja myślę, że to jest progress bar, który oznacza, kiedy się kończy dany level. A to jest po prostu wysyłanie naszych pieniędzy. Znaczy, zdobywanie dodatkowych pieniędzy. Okej, 119 tych, a przy czym 120, żeby dać jakikolwiek pierwszy upgrade. Ale dostaliśmy te 120 expa. Czyli możemy sobie zrobić teraz nową barykadę i każą mi to zrobić gra, więc to robimy, żeby mieć te lepsze barykady. Przeciwnicy zniszczyli już tam troszeczkę z tego lasu, który trzyma nasz zamek pod osłoną. Będziemy teraz mieć więcej linii do obrony, czyli mamy teraz 3 linie do obrony, co oczywiście świadczy o tym, że będzie nam ciężej, jak każe mi robić ta gra taki tutaj mur, a teraz oczywiście zrobić tutaj dwie kopalnie, aby jakkolwiek pieniądze były na naszym koncie. Tam widać w lewym górnym rogu, że idzie progress bar, który zaraz będzie pokazywał, że przeciwnicy nadchodzą dokładnie do enemy approaches. Ja potrzebuję jak najszybciej pieniędzy i teraz będzie trzeba jak najszybciej chyba uzbierać po prostu dwójkę łuczników, w sumie nawet trójkę łuczników bym powiedział, jednakże będzie to ciężkie z hajsem, który aktualnie posiadamy. Może ten mur po prostu będzie wystarczająco mocny, aby to wszystko przetrzymać i nie będę musiał się martwić o to, że nie mam aktualnie po prostu łuczników. Pieniędzy się pojawiły na naszym koncie i teraz możemy już czuć się troszeczkę bezpieczniej w tej całej obronie, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli nie, to dodamy sobie teraz dodatkową tej, jak się nazywa, dodatkową ilość kopalni, która umożliwi nam rozwój naszych jednostek o wiele szybciej. Teraz jedną ścianę zniszczyli, którą mogę szybko odbudować, więc nie był to na nas żaden problem. Dodajemy też łuczników na liniach górnej i dolnej. Oczywiście będzie krytykował pieniądze, ponieważ środkowa jest odnowiona, więc ona powinna sobie spokojnie przetrwać napad kolejnych orków, ale dla pewności po prostu wolałem zniszczyć też dodać na górnej alejce, żeby mieć pewność, że tam nic nie dojdzie i nie zniszczy nam ściany i na przykład nie przedostanie się do naszych ścian. Jak widać, na razie idzie nam wszystko perfekcyjnie. Jesteśmy w szóstym levelu z 21, więc czyżby gierka miała być nawet jednoodcinkowa? Nie wiem. Bardzo dobrze idzie, ale przeciwnicy wciąż nadchodzą na nas zwiększoną ilością. Jest to wciąż tylko ork na nogach, więc powinniśmy sobie z nimi poradzić bez żadnych większych problemów. Mamy tutaj na początku już barykadę, która mnie bardzo... Tu chwilę, więc... Aha, czyli po prostu klikam na to i to mogę sprzedać. Mogę też ulepszyć jednostki, jak widać było. Co jest raczej dla nas bardzo ważną informacją. Ile mamy golda? 112 golda, czyli wydaje mi się, że powinienem zrobić sobie barykady pierwszego stopnia w to miejsce. Przeciwnicy nadchodzą i teraz potrzebuję oczywiście jak najszybciej zbierać pieniądze na to, żeby mieć hajs na łuczników. Więc gold musi nam się pojawić. Tutaj jest jeden łucznik, tutaj jest w sumie dwóch łuczników, ponieważ tam idzie dwóch orków na tej linii, więc trzeba sobie z nimi poradzić o wiele szybszym tempie. Dawaj, strzelaj do nich. Dawaj, strzelacie do nich, no. Okej, teraz potrzebujemy więcej hajsu, żeby sobie tych łuczników oczywiście na inne linie. Tutaj jest jeden gościu i potrzebny będzie teraz drugi, więc drugi został dodany. A potem pieniądze pójdą oczywiście na trzecią linię. To jest nawet więcej szczęścia dla nas, ponieważ idzie trójka na jednej linii. Przez to nie muszę się aż tak martwić bardzo o nasze przetrwanie. To jeden łucznik został zbudowany na dolnej alei i zaraz będzie zbudowany drugi, więc teraz na każdej linii mamy dwójkę łuczników, która powinna być wystarczająca do tego, aby to wszystko obronić.
Zrobiłem wam takie specjalne trzęsienie ziemi, żebyście się wczuli, ok? Żebyście się wczuli to ogólnie. Na czym polega w takim razie upgrade, jeżeli to kliknę i zrobię sobie upgrade? Aha, czyli to chodzi po prostu na wyższy poziom, czyli to jest niekoniecznie tak, że muszę usuwać daną miejscówkę, żeby postawić tam kogoś, tylko mogę po prostu na starej miejscówce kliknąć po prostu level up i wyjdzie, powiedzmy, na to samo. A co jest z łucznikami? Łucznicy czy nie mają upgrade'u? I tak samo nie mają upgrade'u nasze kopalnie, na razie jesteśmy ograniczeni do, powiedzmy, pierwszych poziomów. Czemu tutaj nie dostałem expa? Czemu było 0 expa za każdą barykadę? Nie wiem, jednakże mamy 170 expa, które na razie dalej nie możemy na nic wydać, ponieważ jesteśmy zbyt biedni. Mamy teraz enemy guard, jedzie Orc Archer, czyli będzie to jednak o wiele groźniejsza jednostka, którą będziemy musieli się bardziej przejmować. Łucznicy zostali spostrzeżeni przez naszych strzelców. W lesie są tylko lekko uzbrojeni, ale mogą atakować nas oczywiście z dystansu. Powinniśmy trzymać dla nich solidną ścianę zamiast, powiedzmy, tą malutką barykadę, żeby po prostu nas nie strzelali czy coś w tym stylu. Więc zrobimy sobie teraz szybko kopalnię tu, tu i tu. I teraz zrobimy sobie, okej, nie mamy zbytnio pieniędzy, więc oczywiście na razie zrobimy sobie gówno barykadę, żeby tak cokolwiek nas tutaj broniło. Przeciwnicy nadchodzą, a ja potrzebuję szybko pieniędzy na łuczników, na której się pierwszy ktoś pojawi. Tu i tu jest jeden przeciwnik. Teraz potrzebujemy kogoś na środek. Zanim te pieniądze się pojawią, to może troszeczkę potrwać, co jest oczywiście strasznie groźne dla naszej tutaj ściany, ale na szczęście dajemy sobie aktualnie jeszcze radę z tym, żeby to jakoś obronić, chociaż no, jak widać, te ściany zaczynają tutaj upadać, więc nie wiem, czy nie będę musiał zacząć wydać w łuczników zamiast po prostu w ściany, żeby po prostu bardziej się bronić, a nie żeby bawić się w zatrzymywanie ich jak na razie. Owszem, gra powiedziała, że potrzebujemy te solidne ściany, aby łucznicy nie mogli do nas jakoś dotrzeć, ale wszystko w swoim czasie. Zrobimy tutaj pierwszą ścianę, która została już obstrzona przez łuczników, ale na szczęście łucznicy nie są na tyle mocni, aby można było się nimi jakoś poważnie przejmować, więc zbieramy stąd pieniądze, bierzemy tą drugą ścianę, ustawiamy w tym miejscu ścianę i tą ścianę po prostu upgrade'ujemy do poziomu drugiego, żeby mieć pewność, że wszędzie są postawione kamienne ściany. Teraz łucznicy oczywiście tutaj się skupiają na tym, żeby każdego z przeciwników odstrzelić i orkowie nadchodzą, którzy myślą, że mają z nami jakiekolwiek szanse. X pojawił się na naszym koncie i mamy go prawie 300, więc będziemy mogli sobie odblokować najprawdopodobniej nową jednostkę. Możemy sobie wziąć rycerza, który będzie najprawdopodobniej jednostką mili, zamiast jednostką łuczniką. Możemy sobie wziąć kawalarii, możemy sobie wziąć wizardów, ewentualnie trojanów. Osobiście wolałbym jednostki dystansowe brać niż mili, ponieważ wydaje mi się, że mogą zrobić większe wybuchy, czy coś w tym stylu. Tym bardziej, jeżeli będziemy posiadać na początku ścianę, to tak jakie potrzebujemy mele jednostek. Tak mi się że mi wydaje, żeby mieć taki idealny deal, żeby mieć magów i żeby oni atakowali z dystansu, więc ich sobie odblokujemy. Mam nadzieję, że nie pominiłem żadnego błędu i że to będzie bardzo dobra decyzja, ale tak jak powiedziałem, mamy 21 leveli, więc na odcinek możemy zrobić sobie idealnie podzielenie na 7 leveli i to będzie taka optymalna, żeby zrobić wam te krótkie, ciekawe komentary na te wydaje mi się, że weekendowe dni plus chyba poniedziałek, coś w tym stylu. Więc ja się wam żegnam, mam nadzieję, że wam się gierka podoba, bo mnie, jak na prostotę tej gierki, to nawet nie jest najgorzej. Mogę sobie przynajmniej pogadać o czymś i nie stresować się z czymś, że mogę przegrać. Może znajdę jakiś temat na następne odcinki. To na tyle, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. I widzimy się w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że będzie ciężej i że będziemy mogli przystosować nasze nowe jednostki w postaci magów. To chyba tyle, siemanko, peace, yo! Too. I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs. I'm turning to an asshole.